Dzień dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Haywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. NCPD wam nie odpuści. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu. To przez atak netrunnerów na sieć elektryczną. Tymczasem w Westbrook Trauma Team do teraz zeskrobuje ludzi z ulicy po wczorajszym ataku cyberpsychola. W Pacyfice z kolei... nie mówmy o Pacyfice, co? Z tej strony Stanley, a przed nami kolejny dzień w mieście snów. A ja witam was w kolejnym odcinku z Night City, czyli... Wiecie co? Oj. Witam was w następnym odcinku z Cyberpunka 2077. Oj, coś mnie na kichanie wzięło. Witam was w kolejnym odcinku z Cyberpunka 2077. A tutaj był taki gdzieś gościu i chciałbym go wam pokazać na starcie. Taka polska moda się tutaj wkradła. Chyba poszedł na górę. O, jest, widzę go. Zbiłeś cenę o połowę? Sprzedałem prawie dwa razy tyle jednostek. Tutaj widzicie tego kolesia siwego z żółtą koszulką? To popatrzcie teraz na jego nogi. To było kurwa retoryczne. Co to ma być? Fuzę klejlaczki! Wydać towar, wziąć kasę. Tak jest. To jest jasne? Promocję będziesz sobie robił, jak będziesz miał coś swojego. Czyli niby. Coś im nie pasuje? Dostaniesz kulkę w łeb. Skąd te przewidywania? Laska od Braidensów coś ukrywa. A budynek jest kontrolowany przez Tiger Claws. Widziałem co najmniej dwóch. To nie przypadek. Dlaczego uważasz, że Judy kłamie? Wiesz co? To się nazywa intuicja. A, czyli pierdolisz. Problem z lalką w burdelu. Bo to jednak człowiek, kurwa, no. Ale pozbawiony świadomości. Pusty w środku. To jest wyrafinowana. Coś. A, tutaj. Też nie tutaj. Nie? Co tu ma być? Poczekaj. Okej. Okay. Poczekam. Jakiś czas później. Cześć. Witaj w chmurach. Wiemy, czego szukasz.
podepniesz się do terminala? Szukam Evelyn Parker. Pracuje tutaj? Moment, sprawdzę. Evelyn nie jest w tej chwili dostępna. Muszę się z nią zobaczyć. Zaufaj algorytmowi. Dobierzemy lalkę, która cię zachwyci. Lalka może dowolnie zmieniać kolor włosów i oczu, więc będzie wyglądała tak, jak lubisz. Nie jestem klientem. To nie jest żaden problem. Każdy kiedyś był w chmurach po raz pierwszy. Nie ma się co namyślać. Wystarczy, że się podepniesz. Zczytamy twój profil i zostaniesz zarejestrowany. Niczego się nie dowiesz od tej plastikowej gęby. Jak chcesz wiedzieć, co masz w żarciu, to nie pytaj kelnera, tylko zajrzyj do kuchni. Czyli wchodzisz jako klient. I stąpaj uważnie. Już widzę, że nabrali wody w usta. Nie ściągnij na siebie podejrzeń. Skąd wiesz, po co przyszedłem? Dom lalek zawsze wie. Znajdujemy to, co ukryte. Dostajesz to, czego potrzebujesz. Czasem dużo więcej, nigdy mniej. Jak to działa? Funkcjami motorycznymi lalki steruje algorytm przetwarzający twój profil i doznania w czasie rzeczywistym. Chip behawioralny blokuje także pamięć krótkotrwałą lalki. Czyli nie zostanie żaden ślad po tym spotkaniu? Jeśli powiem, że tak, uznasz, że wizyta u nas nie ma sensu. Jeśli powiem, że nie, uznasz, że wizyta jest niebezpieczna. Zgaduję, że nie jest ani niebezpieczna, ani bez sensu. Dokładnie tak. I rzadko okazuje się tym, czego się spodziewasz. Teraz mnie zaciekawiłaś. No dobra, zróbmy to. Spotkanie może pójść w nieoczekiwaną stronę, ale nie rezygnuj pochopnie, bo możesz stracić coś niepowtarzalnego. Jeśli uznasz, że nie jesteś gotowy na to, co się wydarzy, możesz przerwać sesję. Wybierz hasło bezpieczeństwa. Afterlife. Zapisane. Teraz chwila cierpliwości. Zczytujemy twój profil. Za chwilę zobaczysz lalki, które są z tobą kompatybilne. Dwa dopasowania. To ciekawe. Normalnie jest inaczej? A co to znaczy normalnie? Najwyraźniej jesteś wyjątkową osobą i masz bardzo szczególny gust. Dom sprosta i temu. Angel, czy raczej Sky? Wolę się spotkać ze Sky. Sky. Też bym ją wybrała. Wnieś opłatę i za chwilę znajdziesz się w chmurach. Proszę bardzo. Opłata zeszła z konta. Jeśli chcesz się zrelaksować, to całe piętro jest do twojej dyspozycji. Sky czeka na ciebie w kabinie 9. Możesz się odłączyć. To już wszystko? W chmurach obowiązuje zakaz posiadania broni. Złóż w depozycie wszystko, co masz. Tylko dwie dziwki się podjęły. Marnie. Spierdalaj. Chmury to jedno z najbezpieczniejszych miejsc. Dziękuję. Życzę miłego pobytu.
ciebie osoba. Ja jestem Sky, a ty się nazywasz Vincent. Po prostu V. Nie lubię, kiedy obcy używają mojego imienia. Jasne. Widzę, że to będzie ciekawa rozmowa. A zatem V. Widzę, że umierasz. Skąd wiesz, że umierasz? Czuję twoje przerażenie. Tego lęku nie da się pomylić z żadnym innym. Obchodzi cię to? Dlaczego? Bo słyszę wołanie o pomoc. Rozejrzyj się. To ty ukształtowałeś to miejsce. Widzę coś w głębi labiryntu luster. To projekcja twojego umysłu. Sesja psychoanalizy w burdelu? Nie chcę cię leczyć. Nie potrafię tego. Jestem tu po to, żeby spełnić twoje ukryte pragnienie. Szukam kogoś. Evelyn Parker pracowała tu. Znasz ją? Wiesz, gdzie jest? Wiem, że potrzebujesz odpowiedzi. Ale nie tych, o których myślisz. Możesz mówić jaśniej? Znalezienie Evelyn Parker wcale nie jest dla ciebie najważniejsze. Czuję to, tak jak czuję twój lęk. Hej, rozmawiaj ze mną. Jedyne, co potrafisz, to mówić zagadkami. Nie mogę ci pomóc, jeśli sam nie chcesz sobie pomóc. Tanie sztuczki. Doprawdy? Możesz mi odpowiedzieć na pytanie, gdzie znajdę Evelyn Parker? Wiesz o niej cokolwiek, kiedy tu była ostatnio? Dlaczego menadżerka mówi, że Evelyn tu nie pracuje? Evelyn ma swoją historię. Wiem, że jest też częścią twojej. W końcu ją znajdziesz. Zawsze dopinasz swego. No dobrze. Powiedz mi, co jest dla mnie najważniejsze? Jest coś, o czym z nikim nie rozmawiasz. Widocznie mam powody. Powiedz to na głos. Nie dla mnie, ale dla samego siebie. Już raz umarłem i teraz umieram po raz drugi. Nie wiem, jak to powstrzymać. Boisz się, ponieważ straciłeś z oczu cel. Kiedyś chciałeś być najlepszy. Co się stało z tym pragnieniem? Zostać legendą. Nadal tego chcę. Ale dotarło do mnie, że mogę już nie zdążyć. Teraz wystarczy mi, że zostawię po sobie jakiś ślad. Zamiast marzeń śnisz koszmary. Boisz się, że zostaniesz wymazany? Czy boisz się zostać kimś innym? O czym myślisz? Pewnie zostanę w pamięci tych, którzy mnie znali. Może będę cichym głosem w głowie obcego człowieka. Nie postrzegasz śmierci jako destrukcji, ale jako zmianę. To nastawienie może uratować ci życie. Czemu milczysz? Boję się stać kimś innym, obcym człowiekiem. Każdego dnia, w każdej sekundzie stajesz się kimś innym. Jednak czuję związek z tym, kim byłem i z tym, kim będę. Boisz się stać kimś obcym dla samego siebie. No i co teraz?
teraz dowiesz się, co masz zrobić. Ty mi to powiesz? Tak. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Nie wiem, czy dam radę. Tyle wokół się dzieje. Wszystko podlega ciągłej zmianie. Również ty. Świat jest ciągłym stawaniem się, a ty możesz na niego wpływać. Nie oglądaj się za siebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Dziękuję. Nie chcę mi się wstawać. Wszystko ma swój koniec. Afterlife. Co jest? Wywaliło mnie z sesji? Chcę porozmawiać. Porozmawiać. Właśnie użyłeś hamulca awaryjnego. Coś poszło nie tak? Ostatnio sporo rzeczy dzieje się w mojej głowie, ale to było coś nowego. Odświeżającego. Dom spełnia swoje obietnice. Rozumiem, czemu ludzie tu wracają. Ale nie po to tutaj przyszedłem. Powiedz mi, co wiesz o Evelyn Parker? Nic nie wiem. Tu każdy ma swoją kabinę i swoje problemy. Swój mały świat. A ty wlazłeś do mojego. I chcesz go teraz urządzać po swojemu? Nie sądzę. Jak nie chcesz już nic więcej, to się wynoś. Potrzebuję tej informacji. Dobrze zapłacę. Mam gdzieś twoją kasę i tę dziewczynę. Przez takie akcje mogę wylecieć z roboty. Opłaci ci się. Dobra, dawaj kasę i zjeżdżaj, zanim ściągniesz na mnie kłopoty. Zawieź. Mów, co wiesz o Evelyn. Dobra. Słyszałam, że jej klient odwalił jakiś lewy numer. Nic więcej nie wiem. Takie rzeczy zdarzają się tutaj częściej, niż ktokolwiek chciałby przyznać. Ta twoja Evelyn miała wspólne tematy z Tomem. Godzinami szanili od rzeczy. Jego pytaj. Akcja z klientem? Co się stało? Doszło do jakiejś burdy. Ściągnęli ochronę, a potem wyciszyli sprawę. Nikt nie drążył tematu. Tutaj nie należy za dużo wiedzieć i za dużo słyszeć, rozumiesz? Gdzie doszło do tego wypadku? W jej kabinie. Przecież mówiłam, że była z klientem. Numer kabiny? 11. Kabina jest teraz zajęta? Nie sądzę, chyba jest ciągle nieczynna. Muszę się dostać do tej kabiny. Po co się tam pchasz? To moja sprawa. Możesz ją otworzyć czy nie? Mogę, ale nie pokazuj się więcej w mojej. Gadaj z Tomem. Tom? Kto to jest? Lalka taka jak ja. A co myślałeś, że gwiazda filmowa? Gdzie go znajdę? Strefa VIP. Kabina 2. Chyba. Dzięki. Jednak potrafisz być pomocna. Co to znaczy, że nie mogę wejść? Jestem tu co tydzień.
Nie ma pan wstępu do strefy VIP. Mam! Nie, nie ma pan. Proszę to wyjaśnić z menadżerką. Sam wyjaśnij, zakutapało. Wiesz, kim ja jestem? Jakiś problem? Ten kretyn nie rozumie, że mam prawo tam wejść. Z tego, co widzę, członkostwo VIP wygasło. Co? Proszę zachować spokój, bo będziemy musieli pana wyprowadzić. Podać? Wszystko jedno. Byle dobrze. Niech on lepiej mówi krótko i na temat. Dwa prania mózgu w jeden dzień to za dużo nawet dla mnie. Cześć. Chyba coś się zepsuło. Nie bardzo wiem co. Chyba nie mam twoich danych. Nie wiem co robić. Na pewno wszystko jest w porządku z twoją kartą VIP? Raz miałem taką sytuację, że płatność... Spokojnie. Nie potrzebujesz danych. Nie jestem klientem. Przyszedłem porozmawiać konkretnie z tobą, nie z Lalką. Jesteś Tom, tak? Mhm. Chcę się skontaktować z Evelyn Parker. Ja też próbowałem. Nie odbiera telefonów. Dzwoniłem do niej parę razy. Nie ma jej tu? Miała wypadek. Podobno pojechała robić sobie nowy faceplate do kliniki w... Osace? Nie, w Oslo. To w końcu Osaka czy Oslo? Zdecyduj się. Oslo, na pewno. Sama ci powiedziała, że wyjeżdża? Nie, po prostu nie przyszła do pracy. Nie odbierała telefonu, więc zapytałem Woodmana, co z nią. To on mi powiedział, że wyjechała. Gdzie znajdę tego Woodmana? Pewnie siedzi w swoim biurze na zapleczu, ale klienci nie mogą tam wchodzić. Woodman. Co to za jeden? Pan Forrest. Wszyscy na niego mówią Woodman. W sumie to nie wiem dlaczego. Aha. Kim jest ten pan Forrest? Zajmuje się lalkami, znajduje talenty i rozwiązuje problemy. Jasne. Niech ten Woodman w końcu powie coś konkretnego. Lalki naprawdę mają nasrane do łów.
mnie też dobrze. Nowy sprzęt kupiłem. Motor to masz w pracy. Możemy. Załatwmy to szybko. Pokaż się! No i lipa. tak. Nie wiem dlaczego, ale mało gadam. Znaczy wiem dlaczego, przyzwyczaiłem się do tego, że tutaj dużo gadają w tej grze i tak jakoś za nie mówiłem teraz, bo była akcja, nie wiedziałem co robić. Niech ten Woodman w końcu powie coś konkretnego. Lalki naprawdę mają nasrane do ołów. Okej, dobrze, że przynajmniej nie było tutaj potrzeby czegoś robić dość daleko. Dobra, ja tam na pewno muszę wejść, tylko... Ochroniarz by musiał pójść. Kamera musiałaby nie patrzeć.
Okej. Coś nie coś tu mam. Zapiszę sobie. I teraz tak, jak tu wejść? Tam nie wejdę, odczek sobie, a tutaj... Motocykl, nie motor. Motor to masz pracę. A. Możemy. Chciałbym go tak od tyłu. Ale w sumie nie muszę go. Gdzie on poszedł? Aha. Czy on stamtąd pójdzie? Dobrze by było, gdyby poszedł. Się uda, tak po cichaczu. Zapiszę sobie, no bo to jednak udało się zrobić coś ważnego. Obszar chmury. Okej. Czy ktoś tu jest? Pytanie, czy ktoś będzie w środku, bo tam ma wejść. To nie jest strefa dla klientów. Ty, weź zamknij ze sobą drzwi z drugiej strony, okej? Okay? Jak widzisz, jestem zajęty. Szukam dziewczyny. Nazywa się Evelyn Parker. Taka tutaj nie pracuje. Ale pracowała. Co się z nią stało? Pewnie złapała jakiegoś bogatego jelenia. Wszystkie tego próbują. Niektórym się udaje. Zapomnij o niej i spróbuj z Roxanne z dwójki. Dupa podobna, a reszta odwali chip behawioralny. Nie poczujesz różnicy. Wyglądasz mi na rozsądnego człowieka. Myślę, że się dogadamy. A ty mi wyglądasz na niezłego zjeba. No, ale zobaczymy. Słucham. Widzę, że kompletnie do ciebie nie trafia to, co próbuję przekazać. To może inaczej zaczniemy. Lepiej się dobrze namyśl, co właściwie próbujesz osiągnąć. Bo zaczynasz mnie wkurwiać. Możemy to załatwić bez podwijania rękawów. Po co utrudniać sobie życie? Moje jest całkiem łatwe. Ja się i tak w końcu dowiem, gdzie ona jest. A jak już się dowiem, to zaczną się dziać różne rzeczy. Nie chcesz wtedy być po niewłaściwej stronie. Twoja strona niby jest właściwa. Zawsze. No już. Dobra. Pogadajmy jak ludzie. Ta laska, której szukasz. Parker? Tu jej nie ma. To, że jej tutaj nie ma, to już wiem. A gdzie jest? Słuchaj. Nie wiem, na ile się orientujesz w działaniu domów lalek.
Lalki to nie są wyjątkowe istoty, które dają ukojenie i rozkosz. To pracownicy, którzy mają jeden cel – przynosić zysk. Evelyn przestała przynosić zysk. Niestety dla niej, tak. Jej chip został uszkodzony. Klient? Atak z zewnątrz. Wyspecjalizowany netrunner. Przebił się przez nasz lot. Próbowaliśmy naprawić. Nie udało się. Laska była jak warzywo. Często się zdarzają takie przypadki? A widziałeś kiedyś sprzęt, który nigdy się nie psuje? Chip behawioralny im strada do głowy. Niektóre wariują. Na ich miejsce są dziesiątki chętnych. Rachunek jest prosty. Do rzeczy. Co się stało z Evelyn? Dostałem polecenie, żeby ją zutylizować. Zabiłaś ją? Nie. Znalazłem Reapera. Twierdził, że potrafi naprawiać takie rzeczy. Dlaczego zaprowadziłeś ją do Reapera, zamiast wypełnić polecenie? Kurwa. Nie jesteśmy rzeźnikami. Likwidacja lalki to ostateczność. Ja dzwonię do rodziny, jeśli jakaś ma rodzinę. Ale myślisz, że jest dużo tatusiów, którzy wezmą do siebie katatoniczną dziwkę z początkami cyberpsychozy? Pewnie nie. Wypuszczanie ich na ulicę nie wchodzi w grę. To by nam popsuło renomę. No cóż, to lepsze niż kulka w łeb. Lubię cię. Wszystkie lalki tak mówią. Lepsze niż kulka. Zainwestowałeś własne pieniądze, żeby jej pomóc? W to nigdy nie uwierzę. I słusznie, bo to on mi zapłacił. Za uszkodzoną lalkę? Ludzie mają różne fetysze. Uwierz mi, ja to wiem najlepiej. Pracuję tutaj, ale Fingers, on ma wszystkie fetysze naraz. Na pewno znalazł dla niej jakieś zastosowanie. Nazwisko i adres tego Reapera. Nie znam nazwiska. Nie wkurwiaj mnie. Funkcjonuje jako Fingers. Ma klinikę w jakimś obstronnym zaułku, niedaleko Jig Jig Street. Tam szukaj tej swojej Evelyn. A tu się więcej nie pokazuj. Pojedź windą, bo nie chcę, żebyś się dłużej kręcił po obiekcie. Doktor Fingers z Jig Jig Street. Brzmi jak marzenie. Zbieramy, co się da, oczywiście, wszystko. Spróbuję wyjść jednak do tego pokoju. Nie pojadę windą. Tylko tak się zastanawiam, którędy ja tu przyszedłem, z tamtej strony czy z tej strony? Tutaj nie byłem.
Zobaczę, co jest za tymi drzwiami. Tu jest exit. A tu byłem. Dobra, tu już wiem, gdzie jestem. Może tu coś ciekawego jeszcze znajdę. Chyba jednak nie. Chyba jednak to nic nie będzie ciekawego. Idziemy. Co tam? A dlaczego tutaj mi pokazuje? A, opuść chmurę. Dobra. No, pewnie, że biorę udział. Do jakiej pojemności? No, pewnie, że ma taki motor. Wi, możesz rozmawiać? Sorry, muszę kończyć. Dobra, numer 11, bo VIP-y już są. Dwójka to jest ten Tom. I tu mamy VIP-y. VIP nas nie interesuje. I teraz szukamy numeru 11 tutaj. Jest 12, czyli blisko. Tu jest 13, czyli 11 będzie. Ale gablotka. 11 będzie gdzieś tu. O, widziałem, się odbijała tutaj. Jest 11. Można tak po prostu sobie tu wejść, czy tak średnio? No proszę. To jednak nie klientowi puściły hamulce. Nieźle je odwaliło. Co to mogło być? Atak cyberprzychodzi? Może ktoś się włamał zdalnie, jakiś netrunner. Dziwne. Przed chwilką widziałem ślady krwi. Już się nie da wejść. Dobra. To tyle, no, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. I tak już przedłużyłem 15 minut, więc pamiętajcie. Lajki, komentarze, udostępnianie. Jak chcecie być na bieżąco z live'ami, subskrypcja plus dzwoneczek. To powinno wystarczyć, a ja wam życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!